dopiero podczas meczu zorientowałem się, że to w sumie od 2 lat już nie grałem, czy my nie graliśmy z kibicami, bo we Włoszech nadal za bardzo nie wolno, więc piękna sprawa. No. Sama przyjemność dla mnie, to bardzo się cieszyłem, jak usłyszałem, że będziemy grać właśnie ten memoriał tutaj w Polsce i rozkoszuję się każdą chwilą i gramy po prostu. Jak się czujesz w nowym zespole w Perugii? Dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że najważniejsze, dla mnie najważniejsze, że cele są podobne albo te same, co miałem w tych poprzednich sezonach. I nowa drużyna, trzeba zbudować fajną drużynę na boisku i poza nią i powoli, krok po kroku, mam nadzieję, że będzie ta gra wyglądała lepiej. Zdawałem sobie sprawę, jaki skład prezentuje Zawiercie i wiedziałem, że to na pewno nie będzie łatwy mecz, ale zdecydowanie wielkie brawa dla waszego składu za grę w obronie. To było bardziej 2 pierwsze sety, myślę, że były niesamowite. I po prostu na koniec to już te pojedyncze piłki decydują o zwycięstwie. Byliśmy już 2-0 z tyłu, więc to trzeba się może wziąć za siebie czy do roboty, ale no, później też myślę, że ta fajna atmosfera nas trochę podniosła, pomogła nam się wyluzować, trochę grać swoją grę i tak jak mówię, później to trochę szczęścia mieliśmy i to my wygraliśmy dzisiaj.